dobry wieczór, ze względu na wywiad trenera Brzęczka dla Kanal Plus. Dzisiaj odwrócimy kolejność konferencji. Ze mną trener Legii Warszawa, pan Roman Jozak. Trenerze, najpierw kilka słów na temat dzisiejszego meczu. Dobry wieczór. As first, as always, I do sincerely congratulate Wisła Płock for the 3 points. Overall, when you see the game, they were a better team today, and they deserve to win. They used the chances that we gave them. We didn't use the chances that we gave to ourselves, and this is how some games can end. I was very nervous yesterday, and you saw me in a press conference as well. And I was nervous for a reason, because I was afraid of this game, and I was afraid for the right thing, in a way, right? Dobry wieczór. Po pierwsze, tak jak mam w zwyczaju w takich sytuacjach, chciałbym pogratulować Wiśle Płock zwycięstwa. Drużyna ta zdobyła dzisiaj 3 punkty. Gratulacje. I ogólnie po obejrzeniu dzisiejszego meczu możemy stwierdzić, że był to lepszy zespół, który zasłużył na zwycięstwo. Wykorzystali szanse, które im podarowaliśmy. My im wykorzystaliśmy szanse, które sobie wypracowaliśmy. I tak się kończy właśnie spotkanie po takim scenariuszu. Jak Państwo widzieli również na przedmeczowej konferencji prasowej, wczoraj byłem bardzo poddenerwowany tym meczem i miałem powód i wygląda na to, że miałem rację. Maybe one day we will be thankful, maybe, for this game to happen to us like this, because this game opens our eyes that we are still not a team that we wanted to be. We still have our big problems. And as I say, maybe one day we're gonna say thank you for this game to happen to us, because it showed that we still have a lot of work to do and a lot of stuff to be focused on in order to play games like this. Also, this is also eye-opener for the transfer, for the winter break, where in winter break we got to do some serious moves to be better and serious team in the springtime. Być może pewnego dnia będziemy wdzięczni za dzisiejszy mecz, ponieważ otworzy on nam oczy, że jeszcze nie jesteśmy taką drużyną, którą zamierzamy być, że cały czas mamy problemy, nad którymi musimy pracować i które musimy rozwiązać. Być może właśnie kiedyś powiemy dziękuję, że ten mecz miał miejsce. Pokazuje on, że jeszcze dużo pracy przed nami. Otwiera również nasze oczy na najbliższe okienko transferowe, w którym powinniśmy wykonać poważne ruchy, by być lepszą drużyną na wiosnę. And the last thing from my side, really shortly, this is not the way I wanted to congratulate you, Merry Christmas and Happy New Year, but still I do, I sincerely do. Wish you and your families and everybody Merry Christmas holidays. Also, you're probably going to have some rest from us for some time. Maybe, maybe not, maybe yes, maybe not. But as I say, I wanted to be a happier one, but we got what we got. Thank you. Jeszcze ostatnia rzecz, krótko, którą trener chciałby dodać. Nie chciał w taki sposób złożyć dzisiaj wszystkim życzeń, ale pomimo dzisiejszego spotkania chciałby wszystkim Państwu i Państwa rodzinom złożyć najlepsze życzenia, wesołych świąt, szczęśliwego nowego roku i trener ma nadzieję, że Państwo odpoczniecie, być może również odpoczniecie od nas, a przede wszystkim wesołych świąt. Are there any questions? Yes, we have. First one. Dobry wieczór, Wojciech Piela, Polskie Radio RDC.
Panie trenerze, wczoraj trener mówił na konferencji o tym, że trzeba zachować koncentrację. Mówił o tym, że ludzie ostatniego dnia najczęściej podczas wyjazdów na narty łamią sobie nogi. Właśnie apelował o tą koncentrację do samego końca. No, pańska drużyna trochę sobie dzisiaj połamała nogi i moje pytanie, czy właśnie przez ten brak koncentracji, no bo wydaje mi się, że tych dwóch bramek to można było uniknąć. I think I did understand. Yes, it was obviously concentration. In the halftime break, I said, we scored two goals. It's like, why are you unhappy? We scored two goals. We just scored two goals in the wrong net. Right? We gave them everything. We gave them the chance. We gave them the opportunity, and they scored two goals, not even shooting on the goal properly. Right. So, yes, you're right from the very beginning, and that's from the press conference and everything in the meeting, and that was the word that we used the most, concentracja, right? But what can I say? What can I say? As I say, maybe we're going to use this sometime in the future, this game for... remember this game when we play this game? Do you remember this game when we play this game? And then maybe it's going to be thankful. This is the only light at the end of the tunnel I see right now, other than what you're saying. You're right, you're right. Tak. Zdaniem trenera chodziło właśnie o koncentrację i on w przerwie dzisiejszego meczu powiedział do piłkarzy, dlaczego wszyscy są smutni, przecież zdobyliśmy dwie bramki. Problem polega na tym, że te bramki padły nie do tej siatki, nie do tej bramki, do której powinny. Stworzyliśmy naszym przeciwnikom szansę, podarowaliśmy praktycznie wszystko. I to prawda, że od samego początku właśnie tego słowa używaliśmy najczęściej, ale tak jak trener powiedział już przed chwilą, być może będziemy właśnie wspominać dzisiejsze spotkanie na zasadzie meczu, po którym będziemy wdzięczni, że miał on miejsce i tylko tak możemy postrzegać ten mecz jako światło w tunelu. But also, just to finish it quickly, it wasn't only problem in defensive concentration, it was problem in offensive concentration. We had so many chances, we didn't score a goal, so... This is the when we talk about concentracja, okay, there was minus in concentration in the defense, but it was also minus concentration in the offense because we should have scored the chances we've had. We had 8 great chances. We didn't score. So the problem was obviously concentration. Jeszcze chciałbym tylko krótko dodać, że nie chodzi tylko o brak koncentracji w defensywie, ale również w ofensywie, ponieważ mieliśmy bardzo dużo sytuacji, w sumie tutaj chyba nawet 8 i nie zdobyliśmy bramki, którą powinniśmy zdobyć. Okej, to ostatnia kwestia ode mnie. No dzisiaj takie trochę przykre zakończenie tego roku piłkarskiego dla Legii. No ale odkąd trener przyszedł, mimo wszystko udało się trochę poprawić pozycję w tabeli. I on tak poprosił o jakieś takie podsumowanie, jak trener te miesiące będzie wspominał, co udało się zrobić, co się nie udało zrobić. Sum up. It was a roller coaster, right? I'm grateful for every second, and I even said that right now. Before I came here, I had a meeting with the guys, and I said I'm thankful for every second that I was here, and I was enjoying it. I wasn't enjoying, obviously, this moment at the end, but I'm enjoying every day I spent here, and I keep continuing the same way in the future. Overall, when we sleep over, when we calm heads, when we go another day, yes, we might say, okay, at the end of the day, okay. The problem with me is because I always want more, I want more, and I want more, and I always want more, so that's why tonight I'm a bit unhappy. Maybe in the morning it's going to be another day, and it will be. But as I say, overall, out of the from 1 to 10, maybe 7-ish something. But we move on. Trener powiedział, że można określić to słowem roller coaster. Trener też powiedział zawodnikom, że on tak naprawdę jest wdzięczny z każdej sekundy. Nie mówi tutaj o momentach takich jak po dzisiejszym meczu, ale ogólnie i chciałby po prostu kontynuować właśnie swoją misję, można powiedzieć. Być może kiedy uspokoimy głowy, kiedy się uspokoimy, podejdziemy do tej sprawy inaczej, jutro jest kolejny dzień. Problem trenera polega na tym, że on się nie zadowala, tylko on chce cały czas więcej i więcej. A gdybym miał podsumować w skali od 1 do 10, to określiłby to cyfrą 7.
Proszę, panie Robercie, jeszcze. Dobry wieczór, Robert Błoński, przegląd sportowy. Ja chciałem pana zapytać, bo po meczu z Brookbetem tutaj, który pan powiedział, że to był najlepszy w Warszawie pod pana wodzą, w następnym spotkaniu wymienił pan dwóch pomocników, Pasquata i Mączyńskiego. I zagrał Kucharczyk z Kopczyńskim i to samo było dzisiaj. Jakie były powody tych decyzji personalnych, skoro oni, no i Krzysiek i Cristiano zagrali dobrze wtedy? This is a, you know, when you make a decision, you gotta have the big decision, the big picture. Obviously, sometimes you plan things and they don't come right. Even though your intention is good, things don't come out right. Sometimes you plan wrong and things go right. But this is as it is. I know what you're saying, and yes, we did play a well game. I was expecting it to be a tough defensive game today from Wisla. Tough for the first half, tough defensive game. And Pasquato was ready to go in. Hama got injured, that's why Hama got out. Pasquato was ready to go in later when the game softens up a bit, but the game went in a completely different way. The same thing with Monka and Kopa. He played a solid game. In Piast, and I just went to give him a chance like that. But you know what? It's the players have to be ready to be on the disposal, on the bench, on the 18 list all the time. And something is just a matter of detail in this situation. On the training this week, I had a good feeling about this this lineup. I was wrong. Pan powiedział, że tak, ale kiedy podejmuje się decyzję, to ma się cały obraz sytuacji. Trener właśnie zdecydował tak, a nie inaczej, ale czasem planuje się pewne rzeczy, a nie idą one zgodnie z planem, czasem jest zupełnie odwrotnie. Wiem dokładnie, o co panu chodzi. My spodziewaliśmy się, że ten mecz będzie dla nas bardzo ciężki z punktu widzenia defensywy Wisły. Cristian Pasquato miał pojawić się później na boisku, taki był plan, natomiast kontuzja Hamy zmieniła nasze zamiary. Kopa zagrał solidny mecz w Gliwicach, dlatego trener postanowił mu dać szansę i zawodnicy, których trener wybrał na dzisiejsze spotkanie. Był to wybór oparty na tym tygodniu treningów. Zdaniem trenera wszyscy zawodnicy powinni być gotowi w każdej chwili. Mówimy tu o całej 18, nie tylko o pierwszym składzie, ale trener przyznał się do błędu. Dziękujemy, za chwilę będzie trener przełączony. Dobry wieczór, z nami trener zespołu gości, pan Jerzy Brzęczek. Trenerze, najpierw poproszę o ocenę dzisiejszego spotkania. Dobry wieczór, witam państwa. Oczywiście jesteśmy bardzo szczęśliwi, że dzisiaj graliśmy z Legią w Warszawie, żeby Legię pokonać na jej terenie, na pewno w tej dyspozycji, szczególności patrząc na te statystyki do dzisiejszego dnia, kiedy Legia z 9 spotkań wygrała 8 i tylko jeden mecz remizowała, a więc tym bardziej duże podziękowania i chwała zespołowi. Ale przede wszystkim to zadecydowało o tym zaangażowanie, ambicja, serce, taka pasja i oczywiście szczęście, które w tych odpowiednich momentach mieliśmy. Bardzo dobre interwencje również Seweryna Kiepina, to dało nam zwycięstwo, z którego się bardzo cieszymy i na pewno te święta będą przyjemniejsze. Dziękuję. Dziękuję, trenerze. Czy są jakieś pytania? Jeśli nie ma pytań, dziękujemy. Dobranoc.